System finansowy, światowy system finansowy nie jest, nigdy nie był funkcją stałą. Zawsze, zawsze się zmieniał, warto o tym pamiętać, również w kontekście najnowszych wydarzeń. Światowy system finansowy ulegał przemianom na przełomie wieków, zmieniał się, zmieniał się również w XX wieku. Kiedyś system finansowy oparty był w dużej mierze na, na wymianie na złoto. Potem ten system w XX wieku w wyniku kryzysów, zmian, próby ratowania sytuacji wydawało się, że, 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 że to jest system, który nie do końca spełnia wymagania, w związku z tym był, był zmieniany. W tej chwili na progu XXI wieku z powrotem wracamy do dyskusji na temat... Na temat e, parytetu złota, na temat tego, czy złoto powinno być fundamentem z światowego systemu finansowego. Ostatnimi czasy świat obiegła informacja o tym, że amerykański prezydent Donald Trump bardzo chciałby, do, e, żeby świat powrócił, tudzież dolar, powrócił do parytetu złota, żeby był wymienialny jeden do jednego, żeby zabezpieczeniem e, dolara było, było złoto. E, czy taka dyskusja e, jest nam potrzebna? Oczywiście tak. I, i, I warto o tym rozmawiać, ponieważ w tej dobie, gdzie żyjemy cały czas o, w dobie e, pokryzysowej, po, po, po jednym z największych kryzysów gospodarczych w historii świata, taka dyskusja z pewnością jest nam potrzebna. Czy jesteśmy w stanie wrócić do, e, do standardowego parytetu złota, jaki kiedyś przez wieki obowiązywał? Pewnie nie, ale dyskutować o tym na pewno, na pewno warto i, i w tą rozmowę, w tą, w tą dyskusję się na pewno warto wsłuchiwać.